Hej, hej, witajcie, z tej strony Dragon i dzisiaj kontynuujemy sobie naszą serię z Mafii 1. Jesteśmy w misji Czysta Gra, czyli jak pewnie się orientujecie dobrze, wyścig przed nami. I co, jedziemy teraz do Bobiego, tak? Spotkać się z nim i musimy te auto pożyczyć. Zobaczymy, co się stanie. Tak jak mówiłem wam w chyba poprzednim odcinku, ja też w Mafię nie grałem 3-4 lata, więc... Fajnie jest wrócić. Na pewno jeszcze sobie ogram remake i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, nie? Jak to się zmieni. Na wasze komentarze oczywiście będę odpowiadać pod filmikami, natomiast... Ciul. Natomiast trzy filmiki nagrywam z rzędu, więc nie dziwcie się, że tutaj na przykład nie odpowiem na któryś z nich. Może w kolejnym odcinku, zobaczymy. Nie no, co jak co, ale w 2002 roku to musiało robić wrażenie, nie? Sam pierwszy raz w Mafię grałem w 2005 roku i może nie wyglądało jakoś źle. Nie no, wydawało mi się, że jest okej, nie? Teraz tylko grafika się postarzała tak naprawdę. I to tyle. No mechaniki, niektórzy powiedzą, że mechaniki tej gry też pewnie. Też się mogę z nimi zgodzić, jak najbardziej. Ale muzyka i fabuła się nie starzeje, nie? Co, czekasz aż przyjdę do ciebie? Oj, typie, typie. No już idę. Evening. You must be Ralph's friend. That's right. Okay, we'll take your car. Dawaj. Otwieraj bramę. Ja jeszcze, kochani, jestem na etapie dzisiaj śniadania, także... Coś sobie tu będę skubał jakiś czas. Co jakiś czas. Pewnie, że do garażu, a gdzie? No, w remake'u ma być przynajmniej cała mapa, nie jest. Nie będziemy już mieli tego zapisu, że jesteśmy poza mapą. To jest też jak najbardziej na plus. I co, de facto to jest ostatnia misja, którą pokazano dotychczas, nie? Przynajmniej. Którą pokazano w tej odświeżonej wersji, nie? Remake'a. Okay, is that it? Yeah, buddy, be real careful. There can't even be a scratch on it. And avoid the cops like the devil, because this car will be real obvious. That's right. In about half an hour, the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. And be real careful, that car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world, who knows? Sure, Bobby, no problem. I'll take care of it in a half hour. Karuzella. Karuzella. I co, i lecimy. No tu trzeba na ten samochód trzeba uważać, nie? Z tego co widziałem, w remake'u nie było żadnego paska uszkodzeń tego samochodu, więc nie wiem, czy on jest dostępny. Może w trybie klasycznym. Może w trybie klasycznym będzie dostępny. Nie wiem. Zobaczymy. A tymczasem jedziemy bolidem przez miasto, nie? Zaraz.
Ciężko się tym steruje, wiecie? Musimy jechać do Lucasa Berton, który trochę tam w tym aucie pogrzebie. Coś tam ponaprawia, popsuje, nie? Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. I którą trasę sobie obiorę sam, bo nie wiem, czy jechać górą, czy tutaj, przez ten tunel. Chyba jednak przez tunel będzie szybciej. Jedziemy 160 na godzinę, 180. No w 1930 to na pewno była prędkość, nie? To już były nieprzelewki. To było pewnie takie 400, takie Bugatti, co? Veyron. 400 na godzinę. O, tu też mamy super cutscenkę, znaczy nie cutscenkę, tylko ten, renderowaną. Skrypta, nie? Jak gościu stoi na... na czym? Na moście i chce skoczyć. Dobra. Ogarnęliśmy szybciutko, nie? Jest, szybciutko ogarnięte. Zobaczymy, co on powie. Hey there! You're from Mr. Salieri, right? I'm Lucas Bertone. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. That ain't much time. We'll see what could be done. You can hang out a while. Zobaczymy, co tam zrobi, nie? Coś tam pomajsterkuje, coś tam. Hey, how's it going in there? Just odłączy pewnie. You can go. Czekaj teraz, czy to auto będzie wolniejsze. Thanks. Mr. Salieri appreciates your work. Sure, give my regards to him. If he ever needs anything again, I'd be glad to help out. I bet on the same driver as him. Mówią, że będzie gorzej chodzić, nie? Samochód. Szczerze, jakoś nie zwróciłem w poprzednich przejściach mafii na to uwagi. Ale czy faktycznie chodzi wolniej? Chyba tak. W sensie widzę, czuję to po zmianach biegów, nie? Zmiany biegów są chyba szybciej trzeba je robić. Chociaż mamy automatyczną. Jej. No, to jest dosyć długa misja, nie? Bo tutaj najpierw trzeba zajechać do tego mechanika, później jeszcze ten wyścig przejechać. No, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie potem, bo już sam nie pamiętam, jaka będzie następna misja. Też możliwe, że coś z tą dziewczyną. Kiedyś była taka misja właśnie z tą dziewczyną, nie? Chyba córkę Dona, czy kogoś się odprowadzało. Zobaczymy.
A tymczasem wracamy. Ostrożnie. Jezus Maria. Shit. Ja, jeszcze auto przejechało obok mnie, dobra. Panie! Jak pan prowadzi? Jeee. Dobrze, że tu nic nie jechało jeszcze. Boże, za dzieciaka ile ja razy jeszcze powtarzałem tą misję, nie? Już nie mówiąc o samym wyścigu, gdzie nie miałem w ogóle go przejść. To ile razy się jeszcze powtarzało ten etap, nie? Gdzieś się walnęło cały pasek uszkodzeń i od nowa. A teraz widzicie. Teraz na luzie, nie? Co tu jest jeszcze? To jest jakiś też budynek, ale nie wiem, co to był za budynek. Dobra, żebym nie powiedział tego za wcześnie, że na luzie. No właśnie. Ale już jest okej. Wolniej jedzie, wolniej. Wolniej się rozpędza. Światła. Dobra, parkujemy. Cutscenka chyba. A nie, jednak nie, będzie to. So you pulled it off, buddy. And the car isn't even scratched. Thanks, Bobby. It really was the fastest car in the world. Sure is. We're lucky you managed it. I bet on the Don's car too. It seems everybody did. I bet on it. So did almost everybody in my neighborhood. I figure the driver's pretty important too. Głośniej sobie jeszcze, wiecie? Coś tak cicho mnie słychać. Take care, Bobby. Thanks for the help. No i dobra, i lecimy teraz wracać do baru Salieriego, nie? Czyli musimy poczekać do dnia wyścigu, czyli do następnego dnia. I zobaczymy. Ale tu skacze to wszystko, nie? Cyk, cyk, cyk. Miga. Fakra. Grunt, że działa. Grunt, że jeszcze działa ta gra. Pamiętajmy, że to jest 2002 rok. Taka ciekawostka, żeby w ogóle mi ta gra chodziła w większej ilości niż 20 FPS-ach, musiałem ustawić zgodność z Windows co najmniej XP, znaczy co najmniej, mówię co najmniej i w dół, nie? Czyli 9.5, 9.8, Windows XP, bo tak to nie było szans, chodziła w 20 FPS-ach. Przez 2 godziny kombinowałem, co jest nie tak, nie? W ogóle. Czy możemy sobie też widok zmienić? Ten jest dziwny. Szkoda, że nie ma z kabiny, tylko jest takie z maski. Dobra. Wracamy do tego baru. Tędy. O! Panie, a pan co zrobił? Gdzie pan wlazł? Halo? Co to jest za glitch, ty? Siema. Lewitujący człowiek, spoko. Masakra. Lecimy dalej. Lecimy, zrobimy sobie ten wyścig, później zobaczymy jeszcze jaka jest misja. Jak z czasem stoimy. Jej. Poszczelałbym, wiecie, poszczelałbym więcej. Ten motel był fajny, ale krótki. Ta prędkość, niby 90 na godzinę, ale nie czuć tego. Jeep.
Okej, może wysiądę z tego, bo się rozwali zaraz. Nie chciałbym tym autem już jechać. Aha. Nie ma tu żadnego samochodu, fajnie. Nie, naprawdę, wiecie co, ludziska, nie wsiadamy do tego samochodu, bo coś czuję, że jeszcze wywali go zaraz, nie? W powietrze i tyle będzie. Już sobie wolę wziąć jakiś inny, nie? Kabriolet. Ej, czajcie, jakby można było dachy składać w Mafii 1 w 2002 roku. Tutaj się tego nie da chyba zrobić. Raczej na pewno się nie da, ale... To już by było w ogóle, nie? Szczęka opada. Ja sam pamiętam, jak się cieszyłem, jak dodali do GTA 5 taki smaczek, nie? A to był 2013 rok. Dobra, wracamy. Możemy wrócić chyba przez te wejście główne. Ale nie wiem, zaraz zobaczymy. Jak nie, to sobie obejdziemy. Też wrócimy. Jest. Czysta gra. No to co? Cutscenka. Hey Luigi. Hey Tommy. Where is everybody? They're all at the track. You're late. I needed to get a little sleep after last night's job. Sure. Hello? Yes. Sorry, just got in. Sure. That's for you, Tom. Hello? Frank here. Tom? You did well yesterday, but now we need your help again. Come over to the racing track right away. That guy who was supposed to win the race got his arm broken by some thug. Probably no coincidence. Anyway, you're gonna have to race. But, Frank, I... Tom, it's a half an hour before the race. So I don't have time to teach someone else how to drive. Christ, Tom, this concerns a big bag of money. I hope you understand that. Yeah, okay. Frank... So but... I expect to see you here at the track in a few minutes. No widzicie, znowu go wyrobili, nie? You don't look too excited. That's because I ain't. No nic, nic nie zrobimy, musimy wyjść tym wyjściem tylnym. Wziąć jakąś gablotę, nie? Sobie tu wziąć. A tym nie pojedziemy, bo to jest śmiechu warte. Już wolę tego lub tego, to jest ten sam model. Falconer. I co? I będziemy jechać teraz na ten wyścig, nie? Ogarniemy ten wyścig. Tam też jest niby jakiś skrót, ale ja będę jechał normalnie, tak jak zawsze. Już nie pamiętam, kochani, czy da się ustawić tam poziom trudności. Możliwe, że się da. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem wracamy jeszcze raz na tor wyścigowy. Ten dystans malowania, rysowania obiektów jest naprawdę zatrważający. Cyk! Dobra, chuj z wami. Nie mam czasu na was. Jeee! I policja druga jeszcze tu. Zaraz będą kajdanki, zobaczycie, zaraz się zamieni. Chyba, że im zdążymy uciec, nie? Ale trochę szybko jadą. Jadą dosyć szybko. Drudzy jadą za nami. Dobra. Czekamy. Już są kajdanki. No nie mam nic, żeby ich zatrzymać. W sensie... Nie mam nic takiego, że... Do pistoletu nie mam, nie? Żeby ich zastrzelić. To muszę uciekać.
No nie. Powiedzcie, że będę mógł wjechać tam, bo jak nie, to... Ej, naprawdę nie mam ich czym zatrzymać, nie? Okej, czy wy to widzicie? Okej. Jedziemy jeszcze raz. Tym razem już może przepisowo. Coś nie pykło. Uciekniesz, 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 uciekniesz. Ale masz szczęście. Policja? Do 60, nie? Zwolnimy do 60 i bez problemu przejedziemy. Znowu policaje. Jeszcze jeden na drodze, znaczy na chodniku. Ale dobra, przejechaliśmy. Możemy znowu przyspieszyć. Dobra, znowu mnie złapał policjant na tym, że jadę za szybko, ale to taki krawężnik, jak to mówią, nie? Temu to uciekniemy chyba. Chodźmy skończyć ten wyścig, bo ta misja się potrafi dłużyć, nie? Dużo jazdy, mało strzelania. Im prędzej skończymy, tym szybciej. A przed nami jeszcze mnóstwo ciekawych misji. I na pewno takie, które trwają dłużej, więcej strzelanin i ciekawsze są. Ops. Fabularnie w sumie ciekawsze, nie? Ops. Pewnie też tak jak ja znacie je na wylot niektóre. Piszcie w komentarzach, jakie przygody mieliście z wyścigiem. I zobaczymy, jak to u was wyglądało. Czy graliście w Mafię może jeszcze, nie wiem, w latach 2002-2010 powiedzmy. I jakie mieliście wtedy odczucia, czy pamiętacie? Ops, a tymczasem dojeżdżamy, kochani. I co, teraz spróbujmy nie zrobić tu wypadku żadnego. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na miejscu. Cutscenka i wyjść. Hey Tommy, I knew we could count on you. You really want me to do this? I know I can count on you. Okay, I know it won't be easy, but we don't have a choice. If you can do it, we won't lose out. Do I look like I can do this? I don't even know the rules. Look, it's a cakewalk. You go 5 laps, you need to come in first for us to win. If you come in second, the dough's lost. But since we tuned that clown's car a little, everything should go smoothly. Also, no to co, pojedziemy. Mam nadzieję, że za pierwszym razem nam wyjdzie, nie tak jak poprzednio. Nie tak jak poprzednio w innej misji, nie? Za trzecim. Ale co? ta widownia, ci ludzie tam. Masakra. Tom, tak, 15 FPS. You know what it would mean if you lost? O. The Don would lose. You would lose all the respect which we busted our asses to build up. People give us their trust as well as their dough. Do you understand what's at stake? Yeah, I got it, Frank. Whatever it takes, a nie, what it takes. Show them what you mean. Frankie, lecimy z tym. Lecimy z tematem. Poziom trudności łatwy, uszkodzenia włączone. No włączymy sobie uszkodzenia, nie będziemy tak znowu bardzo łatwy, łatwy, normalny. Przejdziemy na normalu, nie? Przejdziemy na normalu, normalnie wszystko na Vanilla, Vanilla Mafia edycja i tak dalej. Trudny, ekstremalny, bardzo łatwy, na normalu. Włączone uszkodzenia, jedziemy.
Poziom, pozycja, okrążenie jej pierwsze. Rekord minuta 34. Czas, czas okrążenia. Już na początku bym walnął, nie? W niego. Dobra, wyścig na normalu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy uda się nam zrobić go za pierwszym razem, czy nie? Nie no, to kiedyś było przekleństwo mafii, nie? Przekleństwo tej gry w ogóle, ten wyścig. Jak on jeszcze nie było wyboru chyba trudności na samym początku i to był kosmos po prostu, nie? Mam nadzieję, że się uda, wiecie? Mam nadzieję, że się uda za pierwszym razem, bo... Nie chce mi się robić drugi raz tego, nie? Po prostu. Zobaczymy. Okrążenia, 5 okrążeń musimy zrobić. I żeby nie wpaść w poślizg przy tym. Dobra, to jeszcze nic, nie? Nic się nie stało. Nie przywalił głową. Jest ok, ale był lekki dreszcz. Tego jeszcze dogonimy, nie? Także nic się nie stało. Trzeba jechać ostrożnie. Bardziej ostrożnie niż szybko, nie? I to jest, myślę, klucz do wygrania tego wyścigu. Patrzcie teraz. Doganiamy typka. Zaraz go na tej długiej wyprzedzimy, nie? Normalnie. Albo i nie, bo on też przyspieszy. Dobra, wyprzedziliśmy typa. I co? I jeszcze 3 okrążenia. Jesteśmy w domu, nie? Patrzcie, on też chciał ten zakręt. Jak jedziesz na łatwym, albo na bardzo łatwym, to wtedy oni chyba nie ścinają tego zakrętu, tak jak ja. Nie wiem. Można kamerą obracać tu? Nie. W wyścigu jest zablokowana kamera z auta. Znaczy mogę spojrzeć w tył, tylko już nie pamiętam na którym klawiszu. Ważne, żeby utrzymać pozycję, stąd moje miny, stąd, że łatwo o poślizg, nie? I wyjść z tego poślizgu później już jest ciężko, nie? Czas 3:40. Rekord. Minuta 30. Chyba nasz rekord, nie? Dobra. Jeszcze 2 okrążenia, kochani, przed nami. Ale jest dobrze, nie? Jak się coś nie stanie, to jest ok. Żeby tylko nie przywalić, nie? Żeby tylko nas nie obróciło, bo wtedy chyba koniec już. Jak nas obróci, to kaplica, nie? Dobra, 4 okrążenie. 4 okrążenie. Op. Teraz najlepszy czas okrążenia. 1:27. Próbujemy pobić czas okrążenia. Próbujemy, ale tak delikatnie, żeby nic nie szarżować tutaj.
za mocno i nie wypaść z toru, nie? Jak wypadniemy z toru, to już jest koniec. Jak nas obróci. Patrzymy, czy się uda pobić swój własny rekord. Chyba się nie uda, widzicie, bo tu mnie obróciło. I już jesteśmy pewnie stratni. Może w ostatnim okrążeniu, nie? Raczej nie pobijemy, wiecie, tego okrążenia, rekordu. Zabraknie nam trochę, nie? Jest minuta 27 teraz. Przyjedziemy 6 sekund później. No i co? Ostatnie okrążenie mamy teraz. To jedziemy... No, chciałem powiedzieć gładko. Ale teraz naprawdę musimy ostrożnie, bo za nami już jadą. Jestem ciekawy, jak na bardzo trudnym wygląda ten wyścig, nie? I czy go w ogóle kiedyś przejdziemy. Możemy nagrać też, mogę nagrać taki filmik, zobaczymy, jak mi to pójdzie w ogóle. Jak będziecie chcieli. Jako taki ekstra filmik. Zobaczymy. O, shit. Na ostatnim okrążeniu mnie obraca. Dobra, teraz nic nie mówię. Jedzie za nami łeb w łeb, nie? Ten typo naprawdę chce wygrać. Ale nie da rady. Uda się. Jest, ludziska, wygraliśmy. Jest, nowy rekord. Mamy to, słuchajcie, mamy to. Wyścig za nami. Teraz się zaczynają naprawdę fajne misje, nie? Ci ludzie na tych trybunach. Jakieś sprajty, nie? Płaskie. I knew you wouldn't let us down, Tommy. You're really one of us now. A lot of people. Stary, powtarzasz mi to za każdym misją, Tommy, że jestem naprawdę teraz jednym z was. So you won't come out short. You should stop by and see Lucas Bertoni. He also bet and won a pile of money, so he wants to repay you too, somehow. Okay, I will. To co? Słuchajcie, będziemy jechać do Lucasa Berton, tak jak powiedział, bo to nam pozwoli na otwieranie zamków w tych lepszych autach, nie? Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie z poprzedniego bodajże odcinka, auto zaparkowane przy hotelu, hostelu, czy motelu, motelu raczej, nie, bo to przy drodze to motel. No to właśnie chyba te nam pokaże, jak się otwiera. To jest na tym etapie gry chyba najszybsze auto. Nie licząc bolidów, tak? Które nie są dostępne teraz, poza tamtą misją. Więc pojedziemy sobie do Bertona. Trudno, sorry. O kur...
Naprawdę? No przecież... przecież nie będę was zabijał. Policjanci od siedmiu boleści. No come on, musicie wyjechać akurat wtedy, kiedy ja jadę. Ty, staranować mnie chcą, co za goście. No jeszcze poszukiwany jestem, świetnie. Przed nami policja idzie. Więc jedziemy powoli, tam widzicie, tam na moście daleko jest policja. Już jej prawie nie widać, tylko dach. I próbuję im jakoś uciec, nie? Bo jak jesteśmy poszukiwani, to będą nas wszyscy wtedy chcieli złapać. Nie możemy tak jechać, nie? Szybko. Dobra, spada kreska, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy uda się uciec, czy jakieś auto jeszcze przejedzie. Nie daj Boże. Albo jakiś pan policjant na chodniku. Jedzie policja. Fuck. Dobra, pojechali. No, wiedziałem, że na chodniku będzie jeszcze gość. Yeah. Watch that, watch that, what's up, watch that. No wiem, że mam policjantów. Hello. Okay. Is there anyone home? No, mówiłem o tym aucie, nie? Tym żółtym. Hey Tom, congratulations on winning. Jest i ono. Oh, you did great. I didn't really think you'd do it at first, but when you got going, I knew how it would end. Yeah. Thanks to you, I won a big bag of money. And just so you know I'm not ungrateful, I'll teach you a few tricks. You see that butte? Well, now I can't give it to you, but I can show you how to lift one and where. Watch how easy it is to get into this baby. Cyk, elegancko. There you go. Piece of cake. Okay. I figure I can manage that. There's another one that belongs to a loaded official down at City Hall. During the day, it sits in a car lot behind a municipal building on Central Island. I think I might go and check if it's, parked correctly. When you get tired of that, stop back here. I always have something new. Thanks, Lucas. I'll come by sometime after work. I'll be seeing you. To lecimy. Poszukiwany jestem, co prawda. Ale damy radę jakoś, nie? Teraz tak, możemy jechać dwoma drogami. Szczerze nie wiem, którą wybrać. Chyba przez ten most i na dół pojedziemy. Będzie szybciej, tak mi się wydaje. Babciu! Kurde! No. No nie, znowu policja. Dajcie sobie już spokój, nie? No. Mają szczęście. Co tu się wyprawia? Panie! Żyjesz pan? Czy nie? Chyba zginął. Albo leży. Nie wiem. Pamiętajcie, co tu się stało? Co to było w ogóle? Co tu się odwaliło? Ja pierdzielę.
co chciałem powiedzieć wcześniej. Pamiętajcie, że to jest cały czas jeden i ten sam, jedna i ta sama misja, tak? Czyli już jest dawno po wyścigu, dalej mamy misję czysta gra. No i mamy nasze autko. Znaczy nie nasze, ale już zaraz nasze, nie? Normalnie. To jest fajne, możemy otwierać zamek i rozglądać się, czy gdzieś nie idzie pan policjant. Idzie tamten, nie? To jest parkingowy. Ten co tu chodzi. On tak chodzi dookoła. Ale my już sobie uciekamy tym autkiem. Do baru. I kończymy misję, nie? Zobaczymy, słuchajcie, co będzie następne. Tutaj pan policjant. I jeszcze nawet auto, którego nie zauważyłem, policyjne. Tylko że różnica jest taka, że tym autem możemy im uciec, nie? Zobaczcie. Chyba im uciekniemy, ale tu jest, są następni. No, już nas nie gonią. Musimy uważać, bo tu jadą policjanci, nie? Znowu. Sorry. You drive like a maniac. But you know what? I don't care. Jak ci ludzie śmiesznie odskakują, nie? W tej grze. Żyjesz, pani? Żyję. No i co? I kończymy misję. Pierwszy luksusowy samochód. Lassiter V16. Ja nie wiem, jak się to czyta. Faton? Czy Feton? Faton albo Feton żółty. Zamknij. O, Sara. One evening, after a slow day, I was sitting alone at Salieri's and just drinking. Luigi came over to me and asked me if I wouldn't do him a favor. Hey, Tommy. You know my daughter, right? Widzicie, córkę barmana. Nie Dona, tylko córkę barmana. Coś tam kojarzyłem. You must be proud. Thanks, Tommy. She sometimes helps out here behind the bar. Thing is, I don't want her to walk home alone tonight. Only yesterday some stupid punks gave us some problems. You know, with all that dirty talk and all that. You know, I am worried about the girl. So I thought that maybe you could see her home. It's not far away. You're a gentleman and you have a lot of respect in this neighborhood. Those punks wouldn't try anything with you around. No problem, Luigi. It'll be a walk in the park. Oh, Tom, you cannot imagine how grateful I am. Damn, I was worried. No one knows who these guys are. Ciekawe, jak tą misję zrobią, nie? W remake'u, bo to już jest siódma misja chyba, z tego co wiem. Sarah, come over here. I jej jeszcze nie pokazali, nie, tej misji. We'll take you home and make sure those punks don't bother you anymore. Hello. Hello, thanks a lot. It won't take you long. I don't live very far from here. Let me get my coat and then we can go. Okay, I'll wait for you outside. To co, ludziska, zrobimy sobie jeszcze tą misję, nie, Sara? W tym odcinku. No problem. Polly and I'll deal with those troublemakers later. Okay. I co tu jest? Co tu jest ciekawe? Jakby szła główną drogą chodnikami, to pewnie nic by się jej nie stało, nie? A że dziewczyna wybrała taką drogę, jak zaraz zobaczycie, no to już co innego. Usually just show further down around, even though he occasionally surprises me. Like when he wanted me to drive in the race. Yeah, I saw that. You drove really well. I was just real lucky. You're so modest. It had to be more than luck. Można zmienić kamerę? Well, I used to drive a taxi,
And the only real racing I've ever done was the night before. There you go. You see, you got talent. Idzie takimi ciemnymi uliczkami, no to ja się nie dziwię. Zobaczymy, co nam wyjdzie za pierwszym razem. There they are. What's up? You were alone last night, darling, and tonight you have a boyfriend. Boys, I think it would be better if you just go away and not make any problems. I think the only one here with a problem is you, Chief. If I were in your shoes, I'd leave right now. You never know what might happen. We'll see, lover boy. No i co, będziemy musieli ich... Help! We're being attacked! Ow. Help us, find it anyway. Ten ma nóż, nie? Ten jeden ma nóż. Fajnie by go było pierwszego obić. Tylko, że on zacznie uciekać z tego, co wiem, jak on będzie mocno obity. No właśnie. No, I've got something else to do today. A ja wiem, że ty masz coś innego jeszcze do roboty, Tommy. Kurde! Help us, please, help! Stara. Help! O, dobra, i uciekaj w tamtą stronę. Dawaj, 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 dawaj. Gonimy typa, dawaj, dawaj, dawaj. Uuu, jaki fajny ten. Tego nie wiedziałem. Normalnie ray tracing w 2020 roku. Patrzcie na tą kałużę. No, dawaj ten nóż. Bierzemy nóż i nożem. Chodź tu. Ej, gdzie? Sara, gdzie ty poszłaś? Bo cię zabiją za chwilę. Come on, no Tommy. Jeb mnie z baseballa. Dobra, jeszcze tego typa trzeba uciszyć. Dobra, mamy to. Ty też? Will kill us all, to trzeba było nie zaczynać ze mną, bo teraz macie problem, nie? Teraz, że was ten zlikwiduje, a wcześniej trzeba było zaczynać? Dawaj go. Dobra. Dobra, ludziska, lecimy dalej, nie? Weźmiemy sobie schowaną broń. Idziemy ją odprowadzić, nie? Odprowadzimy ją bezpiecznie do domu. No wiem, wiem, ale to poczekaj, Jezus. No już myślałem, że mnie wyjdzie z gry. A ten gościu dalej ucieka. Aha. Poszłaś tam tylko po to, żeby zawrócić. Okej. I live alone right next door to Pop. My mother left us not long after I was born. So, you work with Paulie too? He's really funny. Yeah, yeah, he's real funny. I always say that he could have been an actor. Sometimes he acts real strange. It's really creepy. I don't know how a person can change mood so suddenly. He must have been through a lot in his life. Yeah, he's been around the block a few times. He grew up on the streets and everything rubbed off on him. Maybe that's why he behaves kind of rough to strangers. He's real grateful to Don Salieri. Who knows what would have happened if he hadn't taken him under his wing. Yeah, Mr. Salieri even helped out my dad a lot.
He's almost like a grandfather to me. Yeah, Don Salieri's a good guy. No i co, zaraz będziemy u nich w domu. Zamkniemy kulturalnie drzwi. Come inside. No i co? I cutscenka znowu, nie, kochani? So, this is my kingdom. This is my kingdom and... Wejdź i rozgrzyj się. Rozgość się. Rozgrzać to ona mnie. Za niedługo, nie? Help is at hand. Ach, ta krew. Realistyczna bardzo. Doesn't look too serious. Yeah. Ta grafika, te modele postaci. Hold on a second. I'll clean it. Widzicie co, wszystko spoko, ale na te ich koszule to nie mogę patrzeć. O matko. Tylko nie to. There you go. It didn't even hurt. Dobra, wiecie co? Zostawiam was, zaraz przychodzę, wezmę sobie coś do picia. Także wait a second, zaraz wracam. Would you care for a drink, Tom? Well, I could use a little whiskey, if you got it. Sure thing. This evening's getting interesting. Here you go, hero. So, do you swing? What? Do you like dancing, music? I have a gramophone. Yeah, I like music. Are Salieri's men tough with everyone? Well, we try to be gentle with people sometimes. Some of you, maybe. But only a few. And are you one of Salieri's tough guys? Only sometimes. Well, I think you're a very good bad man. Oh, sometimes I'm even a very bad good man. Dobra, jestem z powrotem. Mamy cutscenkę dalej. That was something different. Very different. It was clear to me that if I was going to spend the rest of my life with someone, it would be with her. To jest fajne, nie? Bo też poznajmy historię Tomiego i jego życie prywatne, jak się rozwinęło, nie? The gang of hoodlums had set up residence in his territory, causing trouble and scaring good people. Don Salieri was not pleased. What? In my territory? The nerve. And on top of that, they attacked defenseless women. Did anything happen to Sarah, Tommy? No, boss. She's okay. I took care of it. Good. Why the hell didn't Luigi say something? We could have taken care of this immediately. I won't stand for those chicken shits attacking people in my territory. Who do they think they are? They pay me for protection, so we've got to get these punks and put them where they belong. Me and Tom will fix it. Those bastards think this is freaking Luna Park or something. I'll rip them apart with my own hands. Paulie, Paulie, take it easy. Take it easy, Paulie. Nobody's killing anybody, get it? I want you to teach them a lesson.
break every bone in their bodies and leave them laying in a pool of their own blood. Make sure those bastards need wheelchairs. Little kids will laugh at their busted faces. Let everybody see what happens when somebody trashes my territory. Sounds interesting, boss. That ain't a bad idea at all. We'll need to find out where they're located. Big Biff might know something. He's always standing around in Chinatown. No i teraz właśnie mamy Chinatown, nie? Mowa o Chinatown. Więc Chinatown będzie od teraz już odblokowane, będziemy mogli tam jeździć bez problemu. Weź broń od Vincenzo, nie? To co, idziemy jeszcze po tą broń. Idziemy, zobaczymy co dla nas Vincenzo przygotował. Saluti boys. Saluti boys. You gotta give a few clowns a good beating, Vinny. The best bet would be these superb bats. This one here is autographed by one of the MVPs of the league. Wow, I can't believe it. Is this really his? Well, to tell you the truth, it ain't. But if you smash okay. someone in the face with it, they certainly won't question you. We'll need some heaters too. You never know. My words exactly. I've got these Colt 1911s. Great automatics. Thanks, Vinny. No, i Colt to jest to, nie? Colt to jest to. Dobra. Słuchajcie, weźmiemy sobie teraz tak. Mamy już broń. Co trzeba jeszcze zrobić? F1. Weź broń od Vincenzo. Zwyczajna to odszukaj Biffa i dowiedz się, gdzie jest kryjówka chuliganów. No to jedziemy tym ekskluzywnym samochodem, powiedzmy. I wyjeżdżamy stąd, nie? Wyjedziemy stąd. I sobie lepiej do tego przywyknij, nie? Taka misja. Dobra, i tą misję ludziska już w następnym odcinku zobaczycie. Także to by było na tyle na razie. Więc trzymajcie się. Cześć.